Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Izraelski minister grozi atakiem na Iran i przysięga odciąć głowę węża. Można powiedzieć, że to jest okrutnik, no. Witam Was. Zanim skupimy się na tym konkretnym komunikacie, na szybko omówimy sobie sytuację z ostatnich kilku dni. Otóż, kiedy Hamas dokonał rajdu na Izrael, zastanawiano się, czy do Hamasu dołączy Hezbollah. Hezbollah póki co wyczekuje, jednak wydaje się, że swoją gotowość do pełnego zaangażowania w wojnę z Izraelem uzależni od tego, czy Izrael dokona inwazji na Strefę Gazy. Na dowód gotowości Hezbollah od kilku dni ostrzeliwuje Izrael od północy, na granicy libańsko-izraelskiej. Od kilku dni dochodzi do wymiany ognia i do odpalania rakiet. Region przygraniczny odnotowuje najgorszą przemoc od lat. Gdy Izrael prowadzi wojnę z bojownikami Hamasu w Gazie, wojsko izraelskie poinformowało o wymianie ognia z Hezbollahem w co najmniej 4 różnych obszarach wzdłuż granicy z Libanem. Widać, że Netanyahu groźbę przyłączenia się Hezbollah traktuje bardzo poważnie, chociaż naciski na to, by nie rozpoczynać operacji lądowej w Gazie, pochodzą z różnych kierunków, nie tylko ze strony Hezbollah i Iranu. I pierwotna data inwazji, czyli 15 października, czy przed 15 października, pierwotna data została przełożona ze względu na złą pogodę. Po prostu deszcz padał. Wyżsi urzędnicy Izraela powiedzieli gazecie, że inwazja naziemna miała się już rozpocząć, ale została opóźniona ze względu na złą pogodę uniemożliwiającą osłonę powietrzną. Następnym powodem przełożenia operacji lądowej inwazji była wizyta Józefa Bidena w Izraelu. Z raportu wynika, że izraelska inwazja na Gazę została przełożona do czasu wizyty amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Oczekiwany atak naziemny został przełożony na nieznany termin, ale oczekuje się, że nastąpi po opuszczeniu kraju przez prezydenta USA, podał Telegraf, cytując izraelski serwis informacyjny Vala. Minęło kolejne kilka dni, no i słyszymy, że operacja lądowa została przełożona na bliżej niesprecyzowany czas, by można było negocjować wymianę zakładników oraz dostarczyć pomoc humanitarną. Najwyższy dyplomata Unii Europejskiej, Joseph Borrell, wezwał w poniedziałek do humanitarnej pauzy w izraelskich bombardowaniach Strefy Gazy, aby umożliwić napływ pomocy humanitarnej i wydostanie się zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Oczywiście w tej całej grze aparatczyk Unii Europejskiej, mimo iż najwyższy rangą jest tylko pionkiem, tutaj chodzi o naciski ze strony administracji Stanów Zjednoczonych. Nacisk USA na uwolnienie zakładników może opóźnić izraelską wojnę lądową, ale jej nie powstrzyma. Ja mam wrażenie, że po tym bliżej niesprecyzowanym czasie, w ciągu kilku miesięcy, Netanyahu już po prostu u koryta nie będzie. Dlaczego, to o tym pod koniec. Chciałem Wam tylko pokazać, że pojawiają się coraz większe naciski ze strony Zachodu, nie tylko Hezbollahu, na to, by operację lądową przełożono. Wiadomo, chociażby ze względu na negocjacje, ciężko powiedzieć w tym momencie, że Izrael się z niej wycofuje. Cały czas groźba wisi w powietrzu. No i teraz, jak w tym kontekście odczytywać komunikat w stronę Iranu, o tym, że Izrael zaatakuje Iran, o tym, że odetnie głowę wężowi. Plan Iranu polega na zaatakowaniu Izraela na wszystkich frontach. Jeżeli odkryjemy, że zamierzają obrać za cel Izrael, nie tylko weźmiemy odwet na tych frontach, ale uderzymy głowę węża, którym jest Iran. Tam jeszcze parę razy w tekście występowała fraza o odcięciu tej głowy. No, nie da się nie zauważyć, że to nie jest retoryka, polityka kręgu cywilizacji zachodniej, chociaż w tamtym rejonie może to być całkiem wyważony komunikat: nie eskalujcie to i my nie będziemy eskalować. No i mamy też wysyłane sygnały o przełożeniu operacji lądowej w Gazie. Tyle, że może być kombinowane coś całkowicie innego, przeciwnego. Otóż Netanyahu zdaje sobie sprawę, że jeżeli dojdzie do
ustabilizowania sytuacji w Izraelu, to przyjdzie czas rozliczeń, zacznie się szukanie winnych za zaniedbania, które skutkowały rajdem Hamasu na Izrael, no i wrócą protesty odnośnie reform sądownictwa. Netanyahu potrzebuje jakiegoś sukcesu. Nie czarujmy się, operacja lądowa w Gazie pochłonęłaby wiele istnień po obu stronach. Z jednej strony straty izraelskich żołnierzy, ale straty ludności cywilnej, Palestyńczyków, trafiałyby do mediów społecznościowych. Izrael działa już w innych warunkach niż świeżo po rajdzie Hamasu. To wszystko przenosi się do sieci. Nawet udana inwazja na Strefę Gazy musiałaby się zakończyć wieloletnią okupacją. No, a nie czarujmy się, w takich okolicznościach tam codziennie coś by się działo. Dziesiątki, jak nie setki filmików zalewałyby media społecznościowe. Oczywiście mówimy o filmikach, które stawiałyby żołnierzy IDF i Izrael w takim, a nie innym świetle. Więc może się okazać, że do operacji lądowej dojdzie, ale nie na Strefę Gazy. Oczywiście naloty byłyby utrzymywane, ale na przykład na północną granicę, prewencyjne zwalczanie baz Hezbollahu. Ja nie mówię, że to miałaby być pełnoskalowa inwazja na Liban, ale powiedzmy takie 15, 20, 20, 30 kilometrów w głąb granicy pod pretekstem walki z Hezbollahem. A jakby tego było mało, odżywa spór graniczny między Izraelem a Libanem. Oczywiście tam chodzi o granicę morską, no ale w takich okolicznościach wiadomo, że każdy pretekst jest na wagę złota. Ktoś powie, że od północy stacjonują błękitne hełmy, że Liban ma pokaźną armię 80-tysięczną. To wszystko to prawda, tyle że łatwiej byłoby nowoczesnej armii izraelskiej 300 tysięcy zmobilizowanego luda do 80-tysięcznej armii kraju, który działa, bo działa, prawda? To nie jest kraj upadły, ale to jest kraj, który w wielu dziedzinach nie domaga. Do tego Izrael miałby parasol ze strony Stanów Zjednoczonych, a wydaje mi się, że Iran nie zareagowałby, wysyłając armię w obronie granicy, południowej granicy libańskiej. To było cały czas traktowane jako proxy war. Oczywiście byliby wysyłani bojownicy, byłby wysyłany sprzęt, ale regularna armia ani Stanów Zjednoczonych, ani Iranu nie zostałaby w ten konflikt zaangażowana. To może wydawać się science fiction, ale moim zdaniem to jest o wiele bardziej realny scenariusz niż atak Izraela na Iran. No bo gdyby Stany Zjednoczone były w stanie zanieść demokrację do Iranu, to już dawno byłaby ona tam zaniesiona. Chociaż moim zdaniem najbardziej realistyczny scenariusz jest taki, że Netanyahu się zakiwał i to będzie koniec tego człowieka jako polityka. I przede wszystkim wpływ na to będzie miała polityka zewnętrzna. Oczywiście polityka wewnętrzna. Przy takich nastrojach społecznych ucieczka do przodu poprzez skonsolidowanie narodu wokół walki z zagrożeniem zewnętrznym da krótkotrwały efekt. Kilka tygodni, a władza będzie mu się wymykała z rąk. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło, czy jakiś starszy film by was zainteresował. Zapraszam także na kanał z giereczkami oraz na moje konto na Twitterze. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że wsparciem jesteście wy wszyscy, szczególnie jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.